Czołem. Z tej strony Bob. Witam was na kanale To Jagodne. Razem ze mną Bart. Siema. Jak zawsze zachęcam was do tego, żeby dawać łapki w górę pod naszymi filmami, subskrybować kanał To Jagodne, zaglądać na nasz Patronite, gdzie możecie dać nam odrobinę wsparcia, dzięki czemu my będziemy mogli tworzyć dla was w dalszym ciągu materiały najwyższej jakości. A dziś krótki film o tym, czy warto kupić PDF-y do czwartej edycji Warhammera, które możemy pobrać ze strony Copernicus Corporation. Jak wspomniałem, dziś niedługa recenzja. O tyle nietypowa, że nie dotyczy podręcznika, a trzech PDF-ów do Warhammera, do czwartej edycji, które możemy zakupić od Copernicusa. Chodzi o konkretnie krótkie, kilkunastostronicowe broszurki. Kolejno są to budynki Reiklandu, pomniki Reiklandu i kaplice Sigmara. Każdy z tych PDF-ów kosztuje dokładnie 16 zł, więc za kwotę 48 zł otrzymujemy łącznie 49 lorowych stron, minus grafiki oczywiście. Wychodzi więc mniej więcej po złotówce za oficjalną stronę z pomysłami. Czy to dużo, czy mało? Na tym etapie ocencie sobie sami. Ja postanowiłem wgryźć się i zobaczyć, czy smakuje to tak samo dobrze jak reszta linii wydawniczej do czwartej edycji. Nie ukrywam. Ci, którzy widzieli już jakiekolwiek moje filmy związane z Nowym Młotkiem, wie, że jestem fanem tego, jak wydawany jest Warhammer. Piękny graficznie, wypełniony treścią i niezliczoną ilością pomysłów, zajawek i zahaczek do waszych sesji. Czy tak samo jest z tymi PDF-ami? Tak. Pozwolę sobie bezspoilerowo omówić te PDF-y, tak żebyście wiedzieli, czego się po nich spodziewać, ale tak, żeby nie zepsuć sobie przyjemności czytania. Bo mnie lektura bardzo wciągnęła. Czasami bardziej, czasami mniej, jednak zawsze byłem ciekaw, jaką niespodziankę przyszykowali mi autorzy. Zacznę od budynków Reiklandu. PDF podzielony jest na kilka działów. To jest budynki handlowe, budynki mieszkalne, karczmy i gospody, budynki użyteczności publicznej oraz budynki sakralne. W ich ramach otrzymujecie w sumie 11 lokacji z pełnym opisem, grafiką budynku oraz szczegółową mapką wraz z legendą. Każde miejsce oprócz swojego opisu posiada również gotowe pomysły na przygody. Jednak są one tylko inspiracją. Sami więc będziecie musieli rozwinąć je w taki sposób, jaki uznacie za najlepszy, czy też najbardziej wam odpowiadający. To, czego mi brakuje w tym dodatku, to opisy i statystyki bohaterów niezależnych. No ale jeżeli posiadacie zestaw startowy do Warhammera, czy jakikolwiek z wydanych tomów ze scenariuszami, bez najmniejszego problemu wykorzystacie statystyki bohaterów tam opisanych. Macie tu więc przegląd budynków od przydrożnych kaplic, przez karczmy i zakłady rzemieślnicze, po śluzy i wieże sygnałowe. Naprawdę sporo dobrego. Kolejny z PDF-ów, pomniki Reiklandu, to tym razem 5 ciekawych lokacji. Każdy pomnik, mimo że jego lokalizacja jest wskazana, można ustawić właściwie gdziekolwiek. Każde miejsce ma swoją tajemnicę. Każde ma opisaną pewną mechanikę, testy i tabele efektów. Każdy pomnik ze swoją tajemnicą jest właściwie gotowym pomysłem na przygodę, ale oprócz tego jest tu również ramka z dodatkowymi pomysłami. Pomniki są zróżnicowane. Intrygi są bardzo ciekawe. Przy niektórych pojawiają się opisani przeciwnicy, bohaterowie niezależni oraz przedmioty. Ostatni z PDF-ów to kaplice Sigmara, które w budowie są bardzo podobne do PDF-a z pomnikami. Tu również otrzymujecie 5 obiektów sakralnych, które mają swoje, często niechlubne, tajemnice. Każda kaplica posiada swoją indywidualną tabelę modlitw i błogosławieństw. Ciekawe opisy miejsc kultu. Szkoda trochę, że tutaj nie ma dołożonych mapek tych miejsc. Niemniej dobrze się bawiłem czytając opisy. To kolejny solidny PDF zawierający sporo inspiracji na sesję lub po prostu na lokacje, w jakie możecie wrzucić waszych graczy w trakcie ich przygód. Podsumowując, w mojej subiektywnej ocenie
wszystkie te PDF-y zdecydowanie warte są swojej ceny. Jeśli lubicie poszerzać swoją wiedzę o świecie, a wasza wyobraźnia działa na wysokich obrotach i do przygotowania sesji nie potrzebujecie pełnego scenariusza, a wystarczą wam zajawki, to zdecydowanie będziecie zadowoleni. Treść PDF-ów ładnie rozwija świat czwartej edycji Młotka i myślę, że uatrakcyjni wasze sesje. Dostajecie w sumie 21 w pełni opisanych lokacji z różnymi dodatkami, co przekłada się na sporo godzin gry. Ja gorąco polecam. PDF-y są do kupienia na stronie Copernicus Corporation. Link znajduje się w opisie do filmu. Do zobaczenia.